Strażnicy miasta. Wszystko o ciężarówkach. Witajcie! Czy wiecie, ile na świecie jest różnych rodzajów pojazdów? Samochody, śmigłowce, koparki, ciężarówki. Cześć, Alice! Witaj, Tracy! To ciężarówka. Ma z tyłu wielką, płaską pakę. Tak, bardzo się cieszę, że ją mam. Wożę na niej to i owo. Ciężarówki są bardzo, bardzo różne. Ja jestem ciężarówką budowlano-wywrotkową. Tak, świetnie nadajesz się do przewozu różnych rzeczy i potrafisz wysypywać żwir lub ziemię. Większe wywrotki też są w tym dobre, ale przeznaczono je do cięższych zadań w bardzo trudno dostępnych miejscach. Zwykle jeżdżę po normalnych drogach, więc nie muszę być aż tak ogromna i silna. Największe są wywrotki przeznaczone do najcięższych prac w kopalniach. Super! Ciężarówki transportowe zazwyczaj posiadają składane tylne windy, ułatwiające załadunek i rozładunek. Ciężarówki z naczepami często nazywane są tirami i jeżdżą one na długich trasach. Naczepy mogą mieć nawet ponad 20 metrów długości. Dzień doberek! Cześć, Gary! Śmieciarki również są ciężarówkami. Naprawdę? Tak. Przewozisz śmieci, czyli ładunek, z miejsca na miejsce, jak każda ciężarówka. Jestem ciężarówką, zupełnie tak samo jak Tracy. Powinienem się sprężać, muszę dostarczyć ważny ładunek. Pa! Pa! Ciężarówki bywają różne. Mogą przewozić ścięte drzewa, chłodnie przewożą jedzenie, cysterny mogą przewozić wiele rzeczy, na przykład benzynę, wodę, mąkę, karmę dla zwierząt lub mleko. Dostarczają naprawdę przeróżne rzeczy. Kiedyś przewoziłam krokodyla. Tak, nawet transportujecie krokodyle. Istnieją także duże lawety, mogące przewieźć kilka samochodów naraz. Kiedy powstały ciężarówki? Bardzo dawno temu. Pierwsza ciężarówka powstała pod koniec XIX wieku. W tamtych czasach dużo popularniejsze były konne powozy. Wow, pewnie było im bardzo ciężko i podróż na pewno trwała długo. Tak, dlatego powozów ubywało, a ciężarówek przybywało. Obecnie do transportu nie używa się już konnych powozów. To zadanie dla ciężarówek. A ich rodzajów jest rzeczywiście bardzo dużo. Tak, mają różne kolory, kształty i rozmiary. Muszę pojechać na budowę, by przywieźć ziemię, którą wykopał Dixie. Na razie, Alice. Pa, Tracy. Jak to dobrze, że mieszkasz w naszym mieście. Cudownie, że jesteś z nami.